Dzień dobry, kochani. Dzisiaj z Monik w ogrodzie jesteśmy w Łodygowicach na koncercie tych pięknych ptaków. A te ptaki są w Beskidzie Śląskim, między Szczyrkiem, Żywcem, a Bielską Białą. A jesteśmy w Szkółce Drzew i Krzewów. W dzisiejszym programie pokażę, jak pozbyć się chwastów w ogrodzie. Chodźmy, zapraszam. Chwasty to rośliny niepotrzebne. Kto mi w tym pomoże? Oczywiście mój dobry przyjaciel Marek. Marku, jak pozbyć się chwastów w ogrodzie? Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Najlepszym sposobem na pozbycie się chwastów jest użycie herbicydu. Herbicydy to takie preparaty, które niszczą rośliny. Mhm. Tutaj mamy akurat herbicyd totalny. Tu mamy Roundup Herbiblock. Tak. Herbiblock, i dokładnie. Jak się tego używa? Już zaraz pokażę. Żeby móc zastosować tego typu produkty, należy pamiętać o rękawiczkach. Tak, jest. Proszę. Dokładnie. Już. Tutaj mamy taką miareczkę, do której wchodzi, ile ona ma? Do której wchodzi 20 ml, tak? Płynu. Tak. Uzupełniamy sobie. I taką miareczkę. Ja ci pomogę. Wlewamy do litra. Litra wody. Wody, tak? Tutaj, proszę bardzo. O, dziękuję ci. Po czym zakręcamy opryskiwacz. Pompujemy, przepraszam, faktycznie jest niebezpieczne. Pompujemy i wykonujemy oprysk niechcianej rośliny. Tak jest, na chwastach, które chcemy zlikwidować. Jak często stosujemy taki oprysk, żeby roślina się nie pojawiła w naszych ogrodach? Żeby zabić daną roślinę, tak? Żeby ona już zniszczyć. Żeby ją zniszczyć, stosujemy to raz, tak? Raz na 3 miesiące. Aha. Stosujemy taki oprysk, ponieważ on oprócz tego, że zabije daną roślinę, zabezpieczy nam przed schodami ponownych jakichś tam chwastów, które w danym miejscu by chciały nam się pojawić. Rozumiem, czyli raz na 3 miesiące opryskujemy chwasta i już mamy wielki Dokładnie. Spokój i możemy żyć w przyjaznym środowisku, pięknym, kolorowym, kwiecistym, bez niechcianych chwastów. Nie lubimy chwastów i nie lubimy mszycy i innych szkodników. Marku, co zrobić, aby pozbyć się mszycy i innych szkodników? Trzeba zastosować pestycyd, który sobie z nimi radzi. Według mnie najlepsze rozwiązanie jest preparat, który już jest gotowy do użycia. Nie trzeba się tutaj bawić w rozcieńczanie. I który nam zabezpiecza tę roślinę na 3 tygodnie. Na 3 tygodnie? Na 3 tygodnie. Robimy oprysk, zabijamy to, co w danym momencie nam żeruje na roślinie. I oprócz tego zabezpieczamy roślinę na 3 tygodnie, czyli wszystko to, co się pojawi w tym okresie, zostaje zlikwidowane. Rozumiem. Czyli tak, pamiętajmy o rękawiczkach, opryskujemy raz na 3 tygodnie roślinę. Z jakiej odległości jeszcze nie wiem? No powiedzmy, no minimalna odległość to jest około pół metra. Zaprezentuj, proszę. Proszę bardzo. A. Trzeba też zwrócić uwagę na to, z której strony wiatr wieje, żeby ten preparat się nie dostał nam do oczu na przykład. Mhm. Żebyśmy go nie wdychali. Czy to jest tylko do róż, ten preparat? Nie, to jest preparat ogólnego stosowania. Do wszystkich roślin w ogrodzie, roślin, tak na jest. Balkonie, na parapecie? Tak jest, w ogrodzie, wszędzie. Praktycznie tutaj nie ma żadnych wyjątków. Tak radzi sobie ze wszystkimi roślinami i z większością insektów. W dzisiejszym odcinku nauczyłam się, jak pozbyć się i chwastów, i wszelakich szkodników. Ale tu pięknie, jaka wiosna wszędzie. I góry, i zieleń. I te niezapominajki. Jest ze mną pani Krystyna, która jest szefową tego miejsca i nie tylko tu są niezapominajki, jak widzę. Tak, to jest Szkółka Krzewów. Łodygowice. Łodygowice, tak. Krzewów i drzew ozdobnych, także mamy wielki asortyment, ponad 1000 gatunków różnych roślin, pięknych, zielonych, kolorowych, no i teraz kwitnących, wiosna w pełni. Też się cieszę, wiosna w pełni. Te niezapominajki biorę ze sobą. Oczywiście, za które bardzo że tak, dziękuję. Oczywiście, że tak. Kochani, zapraszam do następnego odcinka z Monik w ogrodzie. A dzisiaj co? Delektuję się wiosną. Nic, tylko żyć. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa.